To wychodzi ze szpitala po zawale serca. Tak. Młoda osoba? Starsza ode mnie. 60. No taka... 67, 70. Tęgawa, szczuplawa. Szczupła, nie. No, bo jeżeli wszystko dobrze się odbędzie, czyli ta rehabilitacja będzie prawidłowa, no to czasami może się i po zawale nawet wzmocnić, jeżeli zachowa pewną higienę życia też. Bo naturalnie lekarze dają różne zalecenia poszpitalne, żeby zmienić tryb życia, no bo z jakiegoś powodu ten zawał był. Czy to rodzinne. Sprawy rodzinne, tak, no to mama. Sprawy napięciowe, pokoleniowe, już tu pomijam te jakieś otyłości, brak ruchu i inne choroby takie okołokrążeniowe, które spowodowały, ale jak już takie genetyczne historie były, jeżeli przeanalizuje to, zmieni styl życia, bo coś źle robiłam jednak, bo to nie można się tylko na genetykę powoływać, że moja mama, moja babcia to i ja. Tylko moja mama źle się odżywiała, moja babcia się źle odżywiała i ja też robię te same błędy, więc to trzeba wszystko przeanalizować. A tutaj, jeżeli chodzi o refleksoterapię, to zrobi pani spokojny masaż stóp. Przy sercu za długo tam nie dłubać, tak jak mówiliśmy, tylko ogólny masaż stóp i włączyć to wiele receptorów i aktywne życie. No. Oczywiście, żeby nie przekręcić się, już pewne latka ma, ale aktywny tryb życia prowadzić. Dieta, zmiana, to są podstawowe rzeczy. Zmiana diety, zmiana nastawienia i ruch plus refleksoterapia albo masaż. Czyli idziemy zawsze całą taką grupą na chorobę czy przeciw chorobie. Nie ma, że masz tu tabletkę albo różdżkę i jedną i koniec. Tylko zmieniam, analizuję, zmieniam styl życia, bo coś spowodowało ten zawał, te kłopoty i teraz to mi dało do myślenia. Szpital często daje ludziom wiele do przemyśleń. Później się okazuje, jak się tak leży i szura tymi nogami po korytarzach, od łóżka do łazienki, daj Boże, żeby tylko o własnych nogach, to człowiek wszystko zmienia swoje nastawienie, priorytety. Bo też ja mało wiem, co dlaczego ten zawał, no bo rodzinne, ale dlaczego, bo co, otyła rodzina, nie, bo znerwicowana miał... rodzina, bo może... gdzieś jakieś przyczyny były, no przyczyny krążeniowe, jaka to była przyczyna i ktoś sobie sam, leżąc 2 tygodnie w szpitalu, też te życie przemyśli, a tutaj ona zrobiła... Ona już była błąd. Nad wodą, jej partner łowił ryby, bo ona jest wdową już bardzo długo, łowił ryby, ona smażyła te ryby, bardzo dobry tryb odżywiania, bo dużo ryb jedzą. No, no a mimo wszystko, no, mimo wszystko się zdarzyło, więc gdzieś błąd był, to nie tak, że wszystko dobrze robili i było, wyszło, to gdzieś są przyczyny, tylko że ktoś mówi, ja żyję jak święty, żyję zdrowo, no ale to może według niego jest zdrowo, a może robi coś niewłaściwego, albo kilka rzeczy naraz niewłaściwych, to tam, proszę wejść. Proszę wejść. Dzień dobry. Także. Koleżanka chciała takie klatki zapytać, ile kosztuje? 150 zł. 150 zł. Tak. Chciała przymierzyć sobie. Właściwie tu nie mam. A z wysyłką? Także z wysyłką 170.